Witamy wszystkich bardzo serdecznie na czwartym koncercie pieśni patriotycznej. Dzisiejszy koncert odbywa się z okazji Wielkiego Święta Wszystkich Polaków, z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Pierwszy i drugi koncert pieśni był poświęcony polskim pieśniom patriotycznym, pełnym tego słowa znaczenia. Wykonywaliśmy pieśni legionowe, a także z okresu pierwszej i drugiej wojny światowej. Trzeci koncert miał nieco inny charakter, był przypomnieniem pięknych piosenek z filmów historycznych. Dzisiejszy koncert jest poświęcony najbardziej tragicznemu wydarzeniu II wojny światowej, Powstaniu Warszawskiemu. W tym roku mija 70 lat od tego bohaterskiego i dramatycznego zrywu Polaków. Jest to najbardziej bolesne wspomnienie z tamtego okresu. Piosenki towarzyszyły powstańcom przez cały czas trwania walk. Pozostały po nich jako cząstka ich życia, jako dowód ich wielkiego patriotyzmu i dumy narodowej. Dzisiejszy koncert będzie naszym hołdem dla żołnierzy powstańców, naszym podziękowaniem za ich walkę i oddanie dla ojczyzny. Do hymnu. Zanim rozpoczniemy koncert, zapraszamy wszystkich do wspólnego śpiewania. Teksty pieśni będą wyświetlane na ścianie, a teraz oddajemy głos dzieciom i młodzieży. Cieszymy się, iż nasze coroczne spotkania stały się już tradycją. Piosenka towarzyszyła żołnierzowi polskiemu od wieku. Była z nim na dworach, w obozach i na polach. W trudnych chwilach podtrzymywała go na duchu i zagrzewała do walki. Pomagała znosić chwilę marszu, łagodziła chwilę samotności i tęsknoty za wszystkim. Zawsze staramy się, aby nasz każdy kolejny koncert rok 1944 jest jedną z najważniejszych dat i bohaterską kartą polskiej historii. Powstanie, które trwało od 1 sierpnia do 3 października, było krokiem tragicznym, lecz koniecznym. 70 lat temu w Warszawie do walki ruszyli żołnierze Konspiracyjnej Armii Krajowej, cywile. Wystąpili oni zbrojnie przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim w ramach akcji. Dla wszystkich Polaków te kilkadziesiąt dni powinny być przykładem, jak Polacy potrafią się zjednoczyć we wspólnym celu walki z obozem. Piosenki towarzyszyły, że
warszawskie dzieci. Piosenka została skomponowana 4 lipca, a nagrana 1 sierpnia 1944 dla radiostacji Błyskawica i po raz pierwszy wyemitowana w pierwszych dniach powstania. Utwór ten, adresowany bezpośrednio do ludu Warszawy, miał być sztandarową pieśnią powstańczą. Dlatego włożono dużo wysiłku, aby ją spopularyzować w szeregach żołnierskich. Wydano również ulotkę zawierającą tekst i nuty. Posłuchajmy utworu symbolu powstania warszawskiego w wykonaniu chóru ze szkoły podstawowej. Thank you.
które kojarzy nam się bardziej ze znanym piłkarzem. Tymczasem takie samo imię i nazwisko nosił także powstaniec warszawski, późniejszy polski Anton. Po wyzwoleniu z obozu niemieckiego wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. W powstaniu warszawskim walczył na Żoliborzu. Organizował wśród powstańców chwilę wolną od walki, imprezy o charakterze kulturalnym. Jest autorem tekstu słynnej powstańczej pieśni Marsz Żoliborza. Posłuchajmy raz jeszcze chóru ze szkoły podstawowej. Thank you.
Janina Zalewska z pierwszej kompanii zgrupowania pułku Błaszcza. Przed wybuchem powstania mieszkała przy Alei Róż. Utwór jest hołdem dla wszystkich sanitariuszy, których tak wiele przewinęło się przez pułki i kompanie w tych dramatycznych wojennych zmaganiach. Zapraszamy klasę trzecią ze szkoły podstawowej. Akompaniuje Ola Michała. Thank you.
Słuchajmy piosenki, która do szerokich kręgów zorganizowanej w szarych szeregach młodzieży warszawskiej dotarła z oddziałów partyzanckich w Puszczy Kampinoskiej. Rozpowszechniło się przede wszystkim wśród członków batalionów harcerskich Zośka i Parasol. Utwór doczekał się ponownej popularności wielokrotnie po wojnie. Nagrał go bowiem m.in. zespół Czerwone Gitary czy Stanisław Sojka. Dla nas zaśpiewała uczennica klasy trzeciej gimnazjum, harcerka Zuzanna Durka. Powstał utwór: Na wojenkę poszli chłopcy.
zaśpiewają go uczniowie klasy pierwszej i drugiej ze szkoły podstawowej. Ochronna draga po jednej stronie.
współcześnie powstają piosenki z myślą o upamiętnieniu tamtych i wydarzeń. Zapraszamy kolejną uczennicę klasy pierwszej gimnazjum, Natalię Brudnicką. W jej wykonaniu Dziewczyna z granatem. Thank you.
nadal datą ważną nie tylko dla mieszkańców stolicy, ale i wszystkich Polaków. Wydarzenia te nabierają szczególnego znaczenia także dziś, gdy 70. rocznicę obchodziliśmy w cieniu walk na Ukrainie. Mimo upływu kilkudziesięciu lat piosenki okupacyjne i powstańcze w dalszym ciągu są w żywej pamięci warszawianów. Są śpiewane przez młodzież harcerską, nadal wywołują wzruszenie i refleksje nad historią Warszawy i Polski. Wszystkie zaprezentowane piosenki to dowód uznania i hołd dla tych, którzy oddali życie w obronie tego, co najbardziej kochali. Cześć i pamięci. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy za rok. Thank you.